numerem 11 Nikola. 18 piłkarzy ręcznych w ten sobotni wieczór gościmy w Opolu, w Stegu Arena, gdzie Gwardia podejmować będzie Industrię Kielce. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Spotkanie, miejmy nadzieję, będzie interesujące. Cierpliwie budowana akcja, czekało i skuteczne trafienie. Dla Naj na lewym skrzydle, teraz Kebala, ale nie ma bramy, skuteczny Malher. Szybki rzut Morawskiego, trafia w słup. Kontra i pierwsze trafienie dla mistrzów Polski, dla Naj zostanie uznana. Morawski, biegniemy w drugą stronę, czy czekało? Nie ma bramki, świetnie, Mateusz Kurnecki. Marek Mączka, trzech, to drugi strzelec tego zespołu, teraz Czyczykało. A teraz, oj, zagapiła się obrona, Czurna. Dawka, Czyczykało, jeszcze raz. Czwarte trafienie. Romana Czyczykało. Dawka. Kolejny błąd, kolejna strata. Przyspiesza Moryto. Moryto, pusta bramka. Tym razem nie mógł się, bo Czyczykało, ależ tutaj Kielczani się zagapili, ale Czyczykało trafia w poprzeczkę i jest dobitka Łukasz Kucharzyk. A na prawym rozegraniu. Pojawił się Szymon Sićko, który nominalnie gra. Turna dostał piłkę jeszcze do Wiadernego i Malcher górą. Świetna interwencja bramkarza Gwardii Kielc. Kapka. Sosna. Teraz dogranie do skrzydła. To jest trafienie. Niewiele mógł zrobić Moryto. Jest pierwsza bramka dla Kamilewskiego. Tę bramkę zdobyła w 23 minucie, a mamy już 26. Czyczykało. Czyczykało, ależ interwencja Wolfa. Niewiarygodna. Co za refleks tego bramkarza. Czyczykało. Zapolował Moryto na przechwyt. Nie udało się, ale nie wykorzystuje tego drużyna. Gwardy, choć dobija Jan Golski po raz kolejny. Nerdusze Bajew. Ten Malm. Olejniczak. Ten Malm, akcja i jest bramka. Udało się zmieścić w czasie, odwrócona akcja. Pierwsze trafienie Liota Ten Malma w tym meczu. I 8 bramek przewagi Industrii Kielce. Będzie funkcjonować zespół Gwardii. Kawka i znowu strata od razu, po przerwie na żądanie. Najbardziej bolesne dla trenera. Świetne podanie Moryto i Konkut zdobywa swoją pierwszą bramkę. Teraz fantastyczna, efektowna akcja, ale skutecznie Ałaj. No i świetnie tu Zubacz odcinany od piłki. Próba do grania na skrzydło. Jest trafienie z bardzo trudnej pozycji Maciej Fabianowicz. Olejniczak, Olejniczak! O, tu zasłaniał blok prawą część bramki, ale Olejniczak świetnie rzucił w lewą. No i wreszcie udana akcja. Fabian Sosny. Czyczykało, jeszcze Gwardia chce odpowiedzieć. Czyczykało na koło, fenomenalnie Wolf. No dzisiaj naprawdę jego interwencje. Olejniczak, Turna, skuteczny, a więc jest 40 trafienie na Kielczan. Olejniczak sam i skutecznie. Jeszcze 2 minuty kary dla Jankowskiego, ale to już po ostatniej syrenie. 41 do 24. Tak się kończy to spotkanie. Adrian Wolfie. Trzeba przyznać, że dzisiaj grał fenomenalnie, zasłużona całkowicie nagroda. Dzisiaj to już ostatnie spotkanie PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Marcin Morawski. Do zobaczenia. Do usłyszenia.